Halo siemaneczko mordeczki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale i oczywiście witam was z naszej pięknej polskiej serii Polska wieś na mapce Zdziechów Farming Simulator 19. Jesteśmy dzisiaj już w 6 odcinku z tej serii. Zapraszam bardzo serdecznie na 5 odcinek, jeżeli go nie widzieliście, zachęcam do obejrzenia. Tam właśnie na 5 odcinku skosiliśmy sobie tutaj część naszego pola za gospodarstwem. Jeżeli ktoś nie widział, wpadajcie na poprzedni odcinek. Dzięki za wszystkie łapeczki w górę zostawione oczywiście pod tamtym odcinkiem. Pod tym odcinkiem również zachęcam do zostawienia łapki w górę. Dzisiaj naprawdę będzie się działo dużo, z tego względu, że będzie nowy nabytek, pierwsza rzecz. Druga rzecz, zajmiemy się obrządkiem krów. Może nie jakimś tam bardzo profesjonalnym, bo muszę wyrzucić obornik. Druga rzecz, muszę je trochę nakarmić, muszę przywieźć im kiszonkę. Także nie będzie to jakoś super dużo roboty, ale poza tym również chciałbym dzisiaj jednak dokończyć tutaj te żniwa. Właśnie na tym polu za domem stwierdziłem, że nie będę ruszał siana, póki to pszenżyto nie będzie skoszone. Tak poza odcinkiem jednak doszedłem do tego wniosku, że jak się już zaczyna jedną robotę, no to dobrze, jak to już będzie skończone. Także dzisiaj skończymy sobie właśnie koszenie tego pszenżyta i jeżeli starczy czasu, na pewno sobie skoczę jeszcze raz z tą przyczepą właśnie na ten skup, na którym byliśmy na odcinku ostatnim, żeby to pszenżyto sprzedać. Jak widzicie, na koncie 5000, na ostatnim odcinku było 12, więc samo przez się mówi, że zapłaciłem za coś 7000, za co dowiecie się za chwilę, bo zaraz po ten nowy nabytek sobie pojedziemy. Ale jeśli chodzi o te sianokosy chciałbym zrobić w kolejnym odcinku i jeżeli tak postanowię, a myślę, że tak postanowię, to zrobimy sobie przetrząsanie, zrobimy sobie zgrabianie oraz zrobimy sobie prasowanie w jednym odcinku, a zbieranie się zrobi kiedy indziej. Będzie to najwyżej troszeczkę dłuższy odcinek, bo samo przetrząsanie i zgrabianie myślę, że zajmie mi naprawdę sporo czasu, ale zrobimy sobie po prostu jakiś tam dłuższy odcinek, żeby te całe sianokosy już nie rozdzielać tego na kilka odcinków, tylko zrobić to po prostu w jednym odcinku i żeby było z głowy. No i potem w kolejnych odcinkach również będzie trzeba się wziąć za to koszenie owsa, ale tak jak mówiłem, na koszenie owsa już prawdopodobnie będę chciał mieć tutaj większy header do mojego bizona, czyli tak jak mówiłem, kupimy sobie ten 4,2 metra, a ten sprzedamy. Dzięki za wszystkie ogłoszenia, które daliście w komentarzach, że chcecie sprzedać właśnie przyczepę, że chcecie sprzedać header dla mnie. Bardzo wam za to dziękuję, mega się cieszę, że bierzecie taki czynny udział właśnie w tej tutaj serii. Bardzo mnie to cieszy, bo mega dużo pozytywnych komentarzy jest pod moimi filmami, co oczywiście bardzo mnie cieszy i za co wam serdecznie dziękuję. Ale dobra, już pogadałem, już się nagadałem na początku odcinka, standardowo wiadomo, wszystko chcę wam przekazać, wszystko chcę wam powiedzieć, to co mam do powiedzenia, to co sobie w głowie gdzieś tam ułożę przed odcinkiem, chcę wam zaraz na samym początku powiedzieć, bo wiem, że część osób ogląda tylko początki filmów, wiem, że też nie macie czasu obejrzeć od czasu do czasu całego i sobie na przykład przewijacie, więc zawsze te najważniejsze informacje staram się właśnie powiedzieć na samym początku odcinka, żebyście byli ze wszystkim na bieżąco. Ale dobra, lecimy, zasiadamy dzisiaj do naszego 3P-ka, także jedziemy po nowy nabytek, za który, tak jak mówiłem, zapłaciłem dytków 7000, na końcu zostało mi 5000, więc tyle, ile miałem na samym początku serii, jak ją właśnie zaczynaliśmy, także nie jest źle, tym bardziej, że dzisiaj, tak jak mówiłem, chciałbym sprzedać jeszcze to nasze pszenżyto, za które też powinien dostać jakieś fajne pieniądze. Może nie będzie to aż tyle, ile dostałem na odcinku poprzednim, bo na odcinku poprzednim dostaliśmy bodajże chyba 7000 za pszenżyto, za przyczepę pszenżyta, więc było to naprawdę sporo. Natomiast dzisiaj na pewno tyle nie dostaniemy, bo drugiej pełnej przyczepy z tego pola już na pewno nie będzie. Na razie nie zdradzę wam, jaki będzie to nowy nabytek, chociaż zresztą mogę wam powiedzieć, bo i tak pewnie napiszę w tytule, jaki nowy nabytek kupuję. Jedziemy po przyczepę Autosan. Jest troszeczkę większa od naszej przyczepy, także tutaj myślę, że trzypek z pełną przyczepą nie będzie miał większych problemów, bo ona ma bodajże chyba tylko pół tony ładowności więcej niż moja autosanka, którą mam aktualnie na gospodarstwie. Ale bardzo się cieszę, że będzie ta druga przyczepa, bo na przykład teraz, jeżeli będę kosił owiec i będzie tego owsa troszeczkę więcej, to będę mógł sobie po prostu całym zestawem, czyli dwiema przyczepami, pojechać na skup i ten owiec zawieźć. Bardzo mnie to oczywiście cieszy, ale to jest taki mój pierwszy plan tutaj na tej serii, który wam zdradziłem już na samym początku. Jak was oprowadzałem na gospodarstwie, powiedziałem wam, że chcę pierwsze co zakupić przyczepę i tak też robię.
pierwsze pieniądze zarobiłem i od razu szukałem nowego nabytku. Udało mi się tutaj jednego sąsiada z właśnie tej wioski, w której mieszkam, udało mi się go namówić na to, żeby mi tą przyczepę sprzedał. Z tego względu, że on zakupił sobie inną przyczepę, którą też za chwilę w sumie zobaczycie, bo z tego co wiem, ma już ją przyprowadzone na gospodarstwo. No i właśnie tutaj do niego dojeżdżamy, wjeżdżamy sobie w lewo w tą bramę i tutaj sąsiad mieszka, który właśnie tą przyczepę mi sprzedał. Zaraz ją zobaczycie, bo naprawdę prezentuje się w miarę spoko. Pierwsza taka moja myśl jaka była, o właśnie tutaj tą przyczepę zakupił sobie mój sąsiad, który sprzedał mi autosankę. Tutaj jak widzicie jakieś maszyny ma, coś ma tu przygotowane, prawdopodobnie już żniwowo, bo widzę, że do Ursusa zapięty jest agregat ścierniskowy, więc prawdopodobnie już ma coś wyżniwowane. Nie ma go aktualnie, ale już mam pieniądze mu dostarczone. Wczoraj wieczorem właśnie byłem u niego, spisaliśmy umowę, ale podjechałem samochodem, podrzucili mnie właśnie tutaj do niego. Bo jak sami wiecie, ja samochodu nie mam, także mnie przywieźli. Spisaliśmy umowę i dzisiaj mówię, przyjadę do niego i po prostu tą przyczepę sobie od niego tutaj odbiorę. Także tak prezentuje się autosanka, którą sobie zakupiłem. Już wam zaraz pokażę ją z zewnątrz, jak wygląda. Naprawdę prezentuje się fajnie. Pierwsza myśl jaka była tutaj, żeby zakupić taką typową przyczepę do remontu i żeby wydać powiedzmy na nią gdzieś 3-4 tysiące, ale powiem wam, że jednak nie uśmiecha mi się to, bo musiałbym potem jeszcze raz tyle albo jeszcze więcej wpakować w jej remont, więc stwierdziłem, że muszę tutaj poszukać przyczepy, która będzie jakoś w miarę wyglądała, będzie w miarę sprawna i nie będzie wymagała ode mnie tego, żeby od razu po zakupie robić jakikolwiek remont. Więc tutaj bardzo fajnie, że się trafiła przyczepa od sąsiada, która jest naprawdę mega zadbana. Przede wszystkim jest sprawna, ma sprawny wywrot. Opony jak widzicie naprawdę są jeszcze w miarę spoko. Burty nie są nigdzie pordzewiałe, nie są dziurawe, nic, żadnych szmat nie trzeba. Jedynie no to nastawki mogłyby być metalowe, ale są na razie drewniane. Myślę, że tam w jakiejś przyszłości będę chciał sobie drugą taką przyczepę dokupić, bo jest ona jednak większa niż moja przyczepa. Ma więcej możliwości modyfikacji itp. itd. Więc na pewno w przyszłości będę chciał sobie dokupić drugą taką przyczepę, a tamtą moją albo zostawić na gospodarstwie, albo się po prostu jej pozbyć i ją sprzedać. I wtedy jak będę miał dwie takie autosanki D47, to wtedy będę mógł sobie dwie na przykład zrobić takie same i je po prostu wyremontować, dać wyższe burty, na przykład jeszcze raz taką burtę jak jest tutaj na dole. Wtedy na pewno ta ładowność zwiększy się do, myślę, śmiało 7 ton. Na razie jest 5,5, tak mi się wydaje, że 5,5 tutaj ta przyczepa ma, więc i tak jest w miarę spoko. Za takie pieniądze, tak jak mówiłem, za 7 tysięcy nie jest to dużo pieniędzy, więc wydaje mi się, że zakup jak najbardziej na plus. No ale dobra, znowu się nagadałem o tej przyczepie, także myślę, że możemy wracać sobie już na gospodarstwo, bo jak widzicie mamy cały czas drugi dzień lata, czasu nie przewijałem. Mamy godzinkę 17:20 i prawdopodobnie jest to przedostatni odcinek. Tak przynajmniej mi się wydaje, że jest to przedostatni odcinek jeszcze na tym dniu, bo będę musiał sobie w końcu ten dzień przewinąć, żeby też na tym trzecim dniu lata troszeczkę pograć. Mocno tutaj się zastanawiam, ludzie wiecie nad czym, mocno się zastanawiam nad tym, czy czasem nie zmienić sobie tutaj systemu dni właśnie na 6, żebym miał troszeczkę więcej możliwości tutaj przewijania czasu itp. itd. Wtedy na pewno też robiłoby mi się więcej mleka. Miałbym więcej roboty na pewno, bo trzeba by było częściej przewijać te dni, ale mógłbym wtedy każdy odcinek na przykład grać na innym dniu, bo tak zobaczcie, już praktycznie chyba trzeci albo czwarty odcinek robimy na drugim dniu lata. A moglibyśmy po prostu na każdy odcinek sobie, wiecie, pierwszy dzień lata, drugi dzień lata, trzeci dzień lata, czwarty, piąty i szósty. I wtedy moim zdaniem, że też by to troszeczkę realniej wyglądało i myślę, że jest to całkiem dobry pomysł. Nie wiem, czy tak zrobię, możecie dać w komentarzach znać, czy chcielibyście, żebym tutaj grał na systemie 6 dni, a nie 3, ale na tą chwilę na razie nic nie zmieniamy i tak jak mówiłem, dzisiaj przede wszystkim chciałbym tutaj skosić sobie to przężyto do końca, ale zanim skosimy to przężyto, tak jak mówiłem, musimy trochę podziałać sobie przy krowach, bo nie mają one już praktycznie co jeść. Także musimy sobie z łąki przywieźć jednego balota właśnie kiszoneczki i na tą chwilę słomy nim nie damy i siana też im nie damy, bo po prostu tego jeszcze nie mam. Z zeszłego sezonu wszystko wytraciłem, więc musimy czekać na to, aż będzie słoma sprasowana i na to, aż będzie siano też sprasowane. Ale myślę, że kolejne odcinki przyniosą właśnie to, że i siano sprasuje i słomę też sobie na spokojnie sprasujemy. Dobra, jak już mam tą przyczepę przywiezioną, wiecie co, to sobie ją podstawię, pojedziemy właśnie z nią sobie na skup. I tak nie będzie pełna, na 100% nie będzie pełna, bo jednak tutaj tego przężyta już zostało naprawdę bardzo mało na tym polu, więc
odjedziemy sobie gdzieś tutaj, gdzie będę mógł mieć jakieś dogodne miejsce na wysypanie z naszego bizona i gasimy sobie 3 peka i niech on sobie tutaj na razie stoi. Naprawdę bardzo fajny zestaw się tutaj utworzył z 3 peka i tej przyczepy nowej, a jeszcze lepiej myślę, że będzie wyglądało, jak będzie tamta moja autosanka też podpięta właśnie do tyłu. No na tą chwilę nie mam co przewozić, żeby jechać aż na dwie przyczepy, ale myślę, że w niedalekiej przyszłości będą też takie akcje, gdzie na dwie przyczepy będę mógł sobie właśnie to wywozić. Dzięki za info również w komentarzach, bo pisaliście na temat ceny offsa, że 1300 cena, która jest aktualnie, to jest naprawdę bardzo mało. Więc tutaj mocno się zastanawiam nad tym, czy ten owiec sprzedawać, bo pisaliście, że na łatwym poziomie cena offsa dochodzi nawet do 2000, więc powiem wam, że no 1300 a 2000 jest to naprawdę bardzo duża różnica i mocno się zastanawiam nad tym, czy jednak nie poczekać z tą sprzedażą offsa, jak będę sprzedawał, i po prostu sprzedać sobie później, jak ta cena wzrośnie. Tylko wiadomo, jeżeli chciałbym owiec zostawić, no to automatycznie muszę go wysypać gdzieś do garażu, bo jednak w silosie mam już jęczmień, więc mija się to z celem, chyba że sprzedamy sobie jęczmień za 890, nie przepraszam, za 750, 789, tutaj jest najwyższa cena, za którą moglibyśmy sobie sprzedać i po prostu do silosa byśmy wtedy wsypali sobie owiec, który jak sami widzicie jest za 1360 i jest to niby bardzo słaba cena, więc ciężko mi powiedzieć, co zrobię. Chyba że jak będę przewijał do tego trzeciego dnia, bo prawdopodobnie żniwa owsa będę chciał robić już na trzecim dniu. Chyba że do tego trzeciego dnia coś tam się na tym rynku cen jeszcze zmieni. Może po prostu dojdą nam jakieś lepsze ceny, na przykład za jęczmień bądź za owiec i wtedy ewentualnie będę mógł rozplanować sobie to jakoś inaczej. Ale dobra, bez zbędnego gadania, ja muszę jeszcze sobie na tył podczepić oczywiście obciążnik, bo bez obciążnika niestety, ale 60 sobie nie poradzi z balotem. I tutaj też ogólnie ludzie, to co planuję, to planuję na przyszły sezon, jeżeli starczy mi pieniążków. Planuję sobie zmienić kabinę w mojej 60. To jest też taki mój cichy plan właśnie na to, żeby tutaj trochę tą 60, można powiedzieć, zmodyfikować, z racji iż jak sami wiecie, no niestety ta kabina puszka, nie dość, że jest ciasna, jest w niej głośno i też no aż tak fajnie nie wygląda, więc tutaj też mocno się zastanawiam właśnie nad tym, czy na przyszły sezon sobie nie zmienić kabiny w mojej 60, a tamta niebieska, niebieski trzypek na razie jest tam ok, ona kabiny nie potrzebuje, ale powiem wam szczerze, że tutaj jeśli chodzi o tego Ursusa, no to jednak wolę jeździć bez kabiny niż jeździć z kabiną puszką, bo naprawdę głośno tu jest w środku i mało miejsca, natomiast no wiadomo, że jak pada deszcz, no to jednak lepiej jak ta kabina jest, więc taki mój mały cichy plan jest taki, żeby na przyszły sezon sobie tutaj kabinę właśnie w tej 60 zmienić, ale czy tak nastąpi, czy tak zrobię, no to wszystko dowiecie się w kolejnym sezonie, bo sam jeszcze nie wiem, czy po prostu to zrobię, czy jednak wpadnie mi do głowy jakiś inny pomysł. Pisaliście mi też, że mam w dzisiejszym odcinku rozlewać gnojowice i właśnie mam przetrząsać poprawę i rozlewać gnojowice, ale tak jak mówiłem, doszedłem do wniosku, że lepiej jest skończyć te żniwa, żeby to już było z głowy, przecież to będzie sprzedane, więc myślę, że też jakieś fajne pieniążki tutaj jeszcze mi wpadną i nie będę miał... O, czekajcie, bo minąłem przejazd. Zawsze jak się rozpędzę i się zagadam, to kurde, zapomnę o tym, że ten przejazd jest tutaj naprawdę bardzo blisko. No i dobra, weźmiemy sobie, myślę, chyba starczy jeden balot. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jeden balot mi w zupełności wystarczy na dzisiaj. A w razie jak będzie mało, to po prostu się jeszcze dowiezie. Także bierzemy sobie pierwszego z brzegu. Zaraz jeszcze tylko się upewnię w 100%, czy ono się już ukisiło, bo jednak na Hot Season też jest to troszkę inaczej. Tak jest, zawartość, jak sami widzicie, pisze nam kiszonka, więc spoko. Także bierzemy sobie tego jednego balota i ciśniemy na gospodarstwo. Tak czy siak, jakbym wziął dwa, to prawdopodobnie 60 nie dałaby rady go podnieść do góry, więc weźmiemy sobie jednego i jak będzie za mało, to po prostu się przyjedzie po jeszcze jednego. No wiadomo, żeby tutaj krowy mi mleko produkowały, żeby mi nie pozdychały, nie pochorowały się, no to jednak musi być i ta kiszonka, i muszą mieć również siano, także tak jak mówiłem, na pewno kolejny odcinek już będzie właśnie z robienia tutaj siana na tej łące, a dzisiaj przynajmniej skończymy żniwa i będzie pszenżyto już skoszone, więc trochę mi to zajmuje, ale jednak też mówię, no nie robię długich odcinków,
więc też nie jestem w stanie tutaj na jednym odcinku zrobić nie wiadomo jak dużo. Ale widzę, że cieszycie się, bo czytałem komentarze, również widzę, że cieszycie się, że jednak większość prac staram się tutaj robić na odcinkach, że mało co ogarniam poza odcinkami. Można powiedzieć, że praktycznie nic nie ogarniam poza odcinkami. Jeżeli tam jest, powiedzmy, do dokończenia, tak jak było z tą łąką, że nie miałem kawałka dokoszone, to dokosiłem sobie poza odcinkiem, wiadomo. Miałem też zgrabione poza odcinkiem, ale jednak takich większych prac, że na przykład, nie wiem, koszenie owsa całego pola zrobimy poza odcinkiem, no to co to nie, że jeśli jednak, no postanowiłem, że nie będę tutaj za dużo robił poza odcinkami, kiedyś może, jak seria się rozwinie bardziej, to będę chciał też sobie troszeczkę pograć na live'ach, ale na tą chwilę na pewno nie. Na tą chwilę na live wymyślę sobie coś innego, bo też chcę wrócić z tymi live'ami w końcu na kanał, żebyście z wieczora też mieli co pooglądać. Dobra, ja sobie otwieram te wrota do naszych krówek tutaj. Musimy z tą belką wjechać do środka, żeby tutaj ją dać naszym krowom. Także sobie wjeżdżamy. Dobra, beleczkę nam zabrało. Ja sobie teraz tylko z ciekawości luknę do naszej obory. Tak jest, zobaczcie, kiszoneczki dało nam 4300. Woda jest, słomy jeszcze też mają w miarę. Siana nie mają, więc siano muszę im dać. Zobaczcie, jak dużo mam gnojowicy. Naprawdę naprodukowały mi bardzo dużo. No i mleka mam na razie 2897, więc nie jest to jakoś super dużo. Na razie nie będę sprzedawał, myślę, że dojedziemy sobie do takich 5000 i wtedy będę mleczarkę zamawiał, żeby tutaj przyjechała właśnie mi mleko odebrać. Jeśli chodzi o obornik, to tutaj nie zwracajcie uwagi na to, że jest go tylko 624 litry, bo tylko tam na tej pryzmie, gdzie ona się tworzy, tam jest tylko 624 litry, natomiast cały obornik mam sobie przewieziony oczywiście tutaj właśnie na tą pryzmę. Dobra, tak, 60 sobie odstawiamy na razie. W sumie cofnę sobie ją aż tutaj do końca, do miejsca, gdzie będzie odstawiany właśnie ten obciążnik, bo na razie mi to nie będzie potrzebne. Także sobie ją odstawiamy. Musimy jeszcze ten obornik, który jest właśnie z tamtej strony. Zamknę sobie tutaj wrota, żeby krowy nie miały przeciągu, żeby mi się nie pochorowały. Tutaj mam ten obornik, który też właśnie sobie przewożę do tyłu. Jest tutaj 624 litry, więc można sobie go oczywiście tutaj stąd przewieźć. Do tego używam tutaj mojej taczki. Także bierzemy sobie taczuszkę i ciśniemy taczką. Myślę, że dwa kursy tutaj zrobimy tą taczką i będziemy mieli obornik stąd powożony, więc bardzo fajnie. Mógłbym sobie to turem przewieźć, też by było szybciej, ale jednak mam do tego specjalną taczkę, więc też to w miarę szybko nią idzie. Natomiast gdybym miał tutaj 60 manewrować, no to dam sobie spokój. Te 2-3 taczki, nawet dla rozgrzewki, dlatego żeby trochę też się wymęczyć, to mogę sobie codziennie tutaj oczywiście zrobić. Bo powiem wam, że tego obornika przy 15 krowach jednak tworzy się całkiem sporo. Cieszy mnie to, że jeszcze mają moje krowy słomę, że jeszcze nie mają tego deficytu słomy, bo tak bym nawet, wiecie, mógł sobie widłami tutaj, powiedzmy, trochę słomy zebrać zamiast prasować, albo mógł właśnie już 60 zaczepić do prasy i po prostu sobie sprasować te kilka kostek, żeby tylko krowom wrzucić, ale widzę, że jeszcze mają tam ponad 1000 litrów słomy, więc nie jest to źle i myślę, że w zupełności im wystarczy do tego czasu, jak będę już całe pole prasował, bo też to nastąpi na pewno w kolejnych odcinkach. W kolejnym, tak jak mówiłem, zrobimy siano, a myślę, że jeszcze w następnym właśnie ogarniemy sobie tutaj tą słomę, żebym też już mógł krowom po prostu ją dać. No i tak jak mówiłem, dwie taczuszki sobie zrobiliśmy, zobaczcie, już nam się pojawia kolejny obornik, ale na razie no nie opłaca się przyjeżdżać kolejny raz. Także wywalimy sobie to na spokojnie tylko na pryzmę i zasiadamy do naszego bizona i kończymy dzisiaj żniwa właśnie tutaj naszego pięknego przężyta, które można powiedzieć, że naprawdę fajnie sypie, bo już pełna przyczepa 5 ton pojechała na skup, więc myślę, że jest to całkiem dobry wynik. Dobra, taczkę w sumie możemy sobie tutaj zostawić, ona w tym miejscu może stać, nie będzie nam przeszkadzała, obym tylko jej 60 nie rozjechał przypadkiem. Także zasiadamy sobie do naszego bizona, odpalamy i te 4, nie wiem ile tu może zostało, 4-5 przejazdów i mamy przężyto skoszone, także naprawdę bardzo fajnie. Widzę, że muszę jeszcze, wiecie co, bizona sobie trochę ściszyć, bo jednak jest on naprawdę głośny. A tak patrząc na odcinki, to z jednej strony, wiecie, fajnie, że dźwięki są w miarę głośne, ale z drugiej strony patrząc na to, jednak jest lepiej, gdy mnie jest lepiej słychać, a te dźwięki jednak są tam troszeczkę w tyle,
stłumione. Będę chciał na dniach, jeżeli to ogarnę, zrobić coś takiego, że dźwięki będą głośno, a w momencie, kiedy ja będę coś mówił, one będą troszeczkę się przyciszać, bo jest taka opcja, jest program do tego, który działa oczywiście też w OBS-ie, więc będę mógł coś takiego zrobić i też już to planuję długi, długi czas, żeby takie coś było, bo wtedy byście mieli na odcinku naprawdę fajnie głośne dźwięki, byście mogli też dźwięków Ursusów czy tam Bizona posłuchać, a z drugiej strony, jak ja będę coś mówił, no to wtedy będzie się po prostu dźwięk maszyny przyciszał i będziecie mnie słyszeć dużo, dużo lepiej. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym coś takiego zrobił. Myślę, że będzie to naprawdę całkiem spoko opcja. I tak, ja jestem taką osobą, która mówi dosyć donośnie, więc i tak myślę, że... Czemu mi się kombaj... Aha, przypadkowo pracownika włączyłem, dobra. Nie ten przycisk nacisnąłem. Przepraszam najmocniej. O, dobra. Ja jestem osobą, która i tak mówi dosyć donośnie i na odcinkach wydaje mi się, że jest mi naprawdę spoko słychać. Chyba, że mam coś z mikrofonem, co też się zdarzy mi czasami, że coś tam się wiadomo przestawi i po prostu jest mi słychać dużo gorzej, chociaż ostatnio mi się to nie zdarzyło. Kiedyś pamiętam początki nagrywania, no to częściej mi się to zdarzało, że jednak było mnie dużo gorzej słychać. No ale teraz myślę, że jest całkiem spoko i ta jakość filmu też ostatnio się poprawiła, od kiedy mam ten nowy komputer. Także jest naprawdę spoko i za to możecie oczywiście też łapeczkę w górę zostawić, bo ciśniemy z filmami naprawdę spoko. Codziennie praktycznie jest film na kanale, jak nie z tej serii, to z innej. Chociaż od czasu do czasu mi YouTube też psikusa zrobi, na przykład nie chce mi filmu przetworzyć, bądź nie chce mi go sprawdzić, więc naprawdę też się zdarzają takie dni, gdzie po prostu tego odcinka nie mam możliwości wydać. Za to oczywiście przepraszam, ale nie jest to moja wina. Tak też było właśnie teraz bodajże przed weekendem, chyba w piątek dokładnie, gdzie odcinka nie było, bo po prostu nie miałem, miałem trzy filmy wrzucone, a żadnego nie mogłem wydać, bo nie był ani jeden film przetworzony, więc po prostu dlatego odcinka na kanale nie było. Dobra, my tak patrząc na to, ile mamy już nakoszone, ponad 300, patrząc na to, że jeszcze dwa przejazdy, trzy na pewno tutaj zrobię, no to myślę, że tego przężyta będzie gdzieś około 3 ton. Tak mi się wydaje, że 3 tony to jest takie maksimum, które tutaj jesteśmy w stanie. Oj, coś zahaczyłem chyba z tyłu, mi się wydaje, że płot. Dobra, okej. Okay. Nie oglądam się za siebie, bo lepiej tego nie widzieć. Myślę, że tutaj jestem w stanie z tego pola jeszcze 3 tony ukosić, więc i tak jest to spoko wynik, bo 3 plus 5, 8, 8 ton razy 1500. Łącznie za to to jest 1500, to by było 12 tysięcy razem, tak? Chyba dobrze liczę, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo 8 razy tona to jest 8 i 8 razy pół tony, no to 4, 8 plus 4, 12 ton, 12 tysięcy, przepraszam, to naprawdę i tak jest spoko zarobek z takiego jednego pola, tak mi się przynajmniej wydaje, a jednak jakby zliczył to pole, tamto pole i tamto pole, to wydaje mi się, że naprawdę fajne zarobki tutaj z tych malutkich pól mamy. Jak na polską wieś, to i tak to są naprawdę spoko zarobki, bo możemy zawsze sobie jakiś tam nowy nabyteczek właśnie tutaj na gospodarstwo zakupić. Na ten sezon, na te żniwa planuję, tak jak mówiłem, tylko i wyłącznie jeszcze ten header do Bizona. Myślę, że to nie będzie jakiś tam drogi zakup, że w 3000 jestem w stanie się zmieścić. Chciałbym się zmieścić, ale czy się uda? Nie wiem. Tutaj też przyczepę chciałem kupić tańszą, ale kupiłem droższą, więc nie ma co wijać w bawełnę, trzeba się rozwijać zaraz od razu na początku, trzeba dokonywać zmian, żeby też Wam to oglądanie się nie znudziło. Dlatego też planuję właśnie już tutaj zmodyfikować sobie troszeczkę tą 60 na kolejny sezon, żeby też po prostu już to wyglądało troszkę inaczej i po prostu żeby oglądało się te odcinki z zaciekawieniem, a nie jednak z monotonią, że albo znowu to samo co w zeszłym sezonie. Więc spodziewajcie się tego, że jednak na tej serii będę chciał robić dużo zmian, może nie jakiś, wiecie, że zaraz będę co sezon ciągnik kupował, bo jednak nie mam takiej możliwości, nie zarabiam aż tyle tutaj na tej gospodarce, ale nawet takie głupie zmiany kosmetyczne, coś tam przemalować, coś zmienić, jak na przykład maszynę wymienić jedną na drugą, ale z tym samym przedziałem mocy, albo z tą samą szerokością, że na przykład kultywator wymienię na inny, bo mi się będzie bardziej podobał, wiecie, o to chodzi, że po prostu będzie się tutaj dużo działo, niekoniecznie będę przechodził od razu z mniejszych maszyn na większe, ale zmian po prostu będę dokonywał sporo. Dobra, my sobie wyciągamy rurę, mamy ponad 2,5 tony, nie wiem czy tutaj szybko wszystko by mi się zmieściło do zbiornika, więc wolę nie ryzykować. Podjeżdżamy sobie, wysypujemy i zrobimy sobie jeszcze ten ostatni przejazd oczywiście też.
Dobra, wysypujemy. O, przepraszam was, ja was tutaj w błąd wprowadziłem, bo powiedziałem wam, że na przyczepę wchodzi 5500, a jednak wchodzi 5100. Więc jakby nie było, nie jest to duża różnica pomiędzy tą przyczepą a tą przyczepą. Tamta jest troszeczkę niższa, wydaje mi się, że węższa, ale może być też wyższa, bo jak widzicie, ona ma taki stożek tutaj do plandeki, a jednak ta przyczepa tego nie ma, dlatego też ta ładowność tych dwóch przyczep jest naprawdę podobna. Oj, co to tutaj? Dobra, nieważne. Złożymy sobie rurę, wiecie co, bo tutaj boję się, że zahaczyłbym o drzewo, więc wolę nie ryzykować i wolę sobie tą rurę po prostu złożyć. Dobra, załączamy kombajn. I wjeżdżamy w ten ostatni przejazd, który tutaj zaczyna się dosyć wąsko, a kończy się, jak widzicie, też troszeczkę szerzej. No naprawdę mam ładnie to skoszone. Fajnie wygląda to pole po koszeniu, jeszcze przed prasowaniem, gdy te rządki słomy tak równo są wykoszone koło siebie. Naprawdę fajnie to wygląda. I więc myślę, że prasowanie też tutaj będzie naprawdę spoko. Cieszy mnie to, że tutaj kupiłem tą przyczepę, bo zdradzę wam, że ma ona funkcję właśnie ładowania kostek. Więc mega spoko się cieszę, bo nie będę musiał ładować na moją malutką dwukółkę. A już też pisaliście mi komentarze właśnie, żebym nie woził kostek tą dwukółką, bo brzydko to wygląda. Więc dlatego też kupiłem tą przyczepę, bo jednak daje ona mi duże możliwości właśnie przede wszystkim zwożenia kostek z pola, a u mnie na gospodarstwie jednak trochę ich tutaj będzie, bo nie dość, że siano, no to jeszcze oczywiście słoma. Dobra, tam chyba zrobiłem jakiegoś małego mijaka, tak przynajmniej mi się wydaje, tak jest. Także sobie go dokosimy. I mamy pole skoszone, więc naprawdę poszło mega, mega szybko. Wysypiemy sobie i jedziemy raz, dwa na skup, żeby to przężyto po prostu już było dzisiaj też sprzedane. Także mamy, jesteśmy już poza półmetkiem żniw, bo jednak został tylko owiec do koszenia, więc naprawdę spoko, że to tak w miarę szybko idzie. Dzięki temu w sumie, że odcinki dosyć często wydaje, bo jednak jakby się pojawił odcinek na jeden na tydzień na przykład, to powiem wam, tragedia. Ten sezon by tutaj tak wolno szedł, że porażka. Dobra, opuszczamy sobie header. Możemy w sumie tutaj w tym miejscu na razie bizona zgasić. Może sobie tutaj na spokojnie stać, nikt go tutaj nie ukradnie, bo jest naprawdę blisko do mnie na gospodarstwo. Dobra, a ja zasiadam sobie oczywiście do naszego trzypeka i bez pitolenia 3300 na przyczepie. Więc jeszcze około 5000 tutaj powinniśmy za to przężyto zarobić. No i co, jedziemy. Jedziemy na skup, na ten sam skup u Januszka, na którym byliśmy w odcinku ostatnim. Dzisiaj już wam, drogi, nie będę nagrywał, bo mija się to z celem. Także wyjedziemy sobie na asfalt, zrobię krótkie cięcie i jak już dojadę na skup, to widzimy się przy wysypywaniu i zobaczymy, ile udało mi się uzbierać właśnie tutaj z tego pola. Za pierwszą przyczepę było 7000. Ile będzie za tą? Zaraz zobaczymy, tylko wyjedziemy sobie na asfalt i robimy krótkie cięcie, także ludziska widzimy się, jak już dojadę właśnie na skup, także strzała. No i dobra, ludzie, wjeżdżamy sobie na skup. O, dzisiaj brama jest otwarta, także prawdopodobnie ktoś już dzisiaj tutaj był. Wjeżdżamy sobie na skup i wysypujemy sobie przężyto do sprzedania. I zaraz się dowiemy, ile zarobiliśmy za jedno nie za duże pole właśnie za gospodarstwem. Myślę, że nie będzie to jakoś dużo, ale te 12 tysięcy jesteśmy na pewno w stanie tutaj wyciągnąć. Także przestawiam sobie tylko na prawą stronę i otwieramy burtę, no i sypiemy. Uwaga, uwaga, ile? 4865. Ostatnio dostałem, wydaje mi się, że chyba ponad 7 tysięcy. Więc i tak, tak jak mówiłem, jest to około 12 tysięcy za to pole za domem. Także naprawdę spoko. Mega się cieszę, że udało nam się tyle zarobić. Jestem ciekawy, ile jeszcze zarobimy za jęczmień. Za jęczmień raczej mało zarobimy, bo za jęczmień mamy tylko 9 ton. A jęczmień ma słabą cenę na tą chwilę. Więc jeszcze w tym sezonie liczę na to, że dorobimy się fajnych pieniędzy właśnie na owsie. A tymczasem ja wyjeżdżam właśnie sobie ze skupu. Nie wiem czemu, jedna brama była otwarta, druga była zamknięta.
Ja wyjeżdżam sobie ze skupu i ciśniemy z powrotem na gospodarstwo. Także widzimy się za chwilę, jak będę już dojeżdżał. No i dobra, po raz kolejny widzimy się w tym samym miejscu, co na ostatnim odcinku, bo też tutaj ostatnio właśnie włączałem kamerę, jak wyjeżdżałem sobie już na pełną drogę, ale zobaczcie, jak to pięknie wygląda, jak mamy skoszone to pole za domem, naprawdę. Nie spodziewałbym się, że będzie to taki piękny widok tutaj. Bizon jeszcze tam stoi na końcu, to naprawdę mega fajnie wygląda. Kombajnu na razie nie czyścimy. Będziemy go czyścić dopiero po żniwach, także myślę, że do żniw owsa będzie on tutaj stał na polu, choć może nie, bo będzie jednak on mi trochę przeszkadzał do prasowania, więc go po prostu przestawimy później w inne miejsce, ale na tą chwilę musimy gdzieś ulokować sobie naszą nową przyczepę i myślę, że najlepszym miejscem do ulokowania tej przyczepy właśnie będzie tutaj stodoła, w której mam kurnik, tam sobie tą przyczepą wjedziemy. Bo tutaj tak nic w środku nie stoi, a myślę, że będzie to całkiem dobre miejsce właśnie na to, żeby ta przyczepa stała tutaj. Fajnie właśnie, że za gospodarstwem nie muszę tutaj wjeżdżać przez gospodarstwo, tylko właśnie za gospodarstwem mam taki wjazd tutaj do tej stodoły. A czemu chcę ją jeszcze na dzisiejszym odcinku odczepić? Z tego względu, że chcę sobie dzisiaj przygotować sprzęty właśnie już na kolejny odcinek do sianokosów, czyli przypeka prawdopodobnie podczepimy pod zgrabiarkę, a pająka podczepimy pod drugą 60-tkę i przygotujemy właśnie sobie już te zestawy na odcinek kolejny, żeby w następnym odcinku nie marnować czasu, bo ten odcinek prawdopodobnie będzie dosyć długi, bo tak jak mówiłem, chcę przetrząsnąć, zgrabić oraz chcę chociaż część sprasować. Tu widzę, że no, tak wygląda mój rozrzutnik właśnie przygotowany do zbioru ziarna, do załadowania ziarna na niego, ale widzę, że w tym sezonie chyba jednak się on nie przyda, także niepotrzebnie ściągałem ten adapter z tyłu. Dobra, niech trzypek tam stoi odpalony, ja sobie cisnę po drugą 60-tkę, bo muszę odstawić właśnie ten rozrzutnik na bok. Tura myślę, że też możemy sobie, wiecie co, odczepić. Odczepimy sobie tył. Tura sobie odczepimy, bo na razie nic wozić turem nie będziemy, więc nie jest on mi potrzebny przy przewracaniu siana, bo jednak tą 60-tką właśnie będę jeździł z pająkiem do przewracania, także na razie sobie odczepimy. Dobra. Co, nie mogę odczepić? Czemu? O, dobra, udało się, odczepiamy. Czekajcie, tutaj jest zaczep z przodu prawdopodobnie, ale dobra, nie będę ryzykował, nie będę rozrzutnika na przód podczepiał, bo tak bym już sobie do tyłu podczepił właśnie pająka i tylko rozrzutnik na przód do przestawienia, ale nie będę tak ryzykował, także odstawimy go sobie całkiem gdzieś na bok. Bo prawdopodobnie, tak jak mówiłem, nie przyda mi się, bo mamy jednak kupione tą drugą przyczepę, więc chcąc nie chcąc, to tutaj nie będę tego rozrzutnika używał, bo mija się to z celem, więc prawdopodobnie muszę go, wiecie co, podstawić pod garaż, bo będę musiał z powrotem do niego założyć właśnie adapter. Także podłączymy sobie tutaj wszystko i postawimy go, wiecie co, cofnę nim chyba nawet do garażu tutaj, bo tam mam wszystkie narzędzia i tam będę prawdopodobnie ten adapter z powrotem zakładał. Także cofnijmy sobie pod ten garaż. Tutaj też on nie będzie przeszkadzał do wyjazdu. Mówię, niepotrzebnie ściągałem, ale kto by wiedział, że napatoczy mi się taka fajna okazja z tą przyczepą, że uda mi się kupić ją w tak szybkim czasie. Po prostu się tego nie spodziewałem. Dobra, tak sobie możemy go odczepić. Dalej nie ma co wjeżdżać, bo mija się to z celem. Dobra, i 60-tkę na razie bierzemy sobie na bok. Możemy ją w sumie zawieźć już do tyłu, bo i tak zaraz będziemy do niej podczepiać właśnie przetrząsarkę. Także na razie sobie ją tutaj odstawmy. Dobra. I ciśniemy z powrotem do naszego trzypeka i wstawiamy przyczepę do stodoły. Wjeżdżoma, odczepioma. I mamy dzisiaj po robocie, także i tak naprawdę fajnie to wyszło, odcinek 30-minutowy, trochę ponad, więc i tak jest moim zdaniem perfekto. No ten kolejny odcinek, tak jak mówiłem, może być ciut dłuższy z tego względu, że mam naprawdę sporo roboty zaplanowane na ten odcinek. Dobra, z tej strony możemy sobie zostawić otwarte, z tamtej strony wrota zamknięte, żeby nikt nam nieproszony z tamtej strony nie wchodził. No i dobra, trzypekiem sobie teraz jedziemy na tył gospodarstwa do garażu, bardziej do wiaty drewnianej. Tam mam swoją zgrabiarkę, do której trzypeka dzisiaj podczepiamy. Ostatnio zgrabiałem tamtym, więc dzisiaj w kolejnym odcinku dla takiej małej zmiany pozgrabiamy sobie właśnie trzypekiem. Też to będzie mega spoko wyglądało. Dobra, wysiadamy, podczepiamy
Muszę iść z drugiej strony, bo z tej strony lepiej wałek się zapina. Dobra. Okej, okay, i wyjeżdżamy. Tutaj myślę, że przed garażem może na razie stać. Także tak wygląda zestaw na odcinek kolejny. A drugi zestaw na kolejny odcinek też już sobie tutaj szczepimy. Czyli 60 oczywiście idzie do pająka. Ogólnie ludzie tak, wiem o tym, że muszę siano przetrząsnąć dwa razy, żeby udało mi się je zebrać suche. Więc prawdopodobnie zrobię to tak, że przetrząsnę sobie raz poza odcinkiem, a na kolejnym odcinku przetrząsniemy to drugi raz już na gotowo. A dlaczego zapytacie? Dlatego, że dwa razy na pewno przetrząsnąć w odcinku kolejnym nie dam rady, bo nie chcę też godzinnego odcinka tutaj robić. I tak wyjdzie, mi się wydaje, że 40-50 minut wyjdzie na pewno na kolejnym odcinku, jeżeli będę chciał te sianokosy ogarnąć, ale myślę, że się cieszycie, bo wy akurat lubicie długie odcinki, więc przetrząsnę sobie raz poza odcinkiem, mam nadzieję, że się nie obrazicie, a drugi raz przetrząsnę sobie już na odcineczku, żeby tam gdzieś te 40 minut właśnie to wyszło. Będziemy musieli raz przetrząsnąć, wtedy zgrabić, no i oczywiście wtedy odczepiamy 3 peka od zgrabiareczki i przeczepiamy go do prasy i ciśniemy prasować sobie siano w kostki. To wszystko na kolejnym odcinku, jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli będzie 5000 łapek, odcinek wpada już jutro na kanał. Także dzięki wielkie za oglądanie i trzymajcie się do kolejnego odcinka. Na razie, cześć!